Hej, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o polskiej marce, która nazywa się Wytwórnia Mydła. Niedawno stworzyłam playlistę, na którą serdecznie zapraszam i pozmieniałam trochę tytuły niektórych recenzji na polska marka i pod tytułem, że tak powiem, recenzja produktu z firmy, która należy do polskiej marki. Bo powiem Wam tak, ja od zawsze naprawdę wspierałam polskie marki, naprawdę naturalne kosmetyki polskie są bardzo fajne i warto się nimi przyjrzeć. No i tak tutaj chciałabym Wam przedstawić firmę, która naprawdę jest genialna i posiada tak wyśmienite kosmetyki, że od momentu pierwszego mojego użycia jednego kosmetyku z tej firmy zakochałam się i od tego momentu jestem totalnie zakochana w tej firmie. Wszystkie produkty z tej firmy użyłam. Chyba tak. Chyba z każdej, że tak powiem, z każdego obszaru użyłam kosmetyk i jestem naprawdę z każdego zadowolona. Jestem, po prostu wpadłam w sidła tej firmy, jestem zakochana i po prostu super, 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 super. To jest taka perełka, naprawdę odkrycie tego roku. Wytwórnia Mydła, tak się nazywa firma, słuchajcie. Jest to polska marka stworzona przez Kasię. Kasia jest z wykształcenia farmaceutką, ale miłośniczką jest mydła. No i zaczęła tworzyć mydła. Ale potem zaczęła też tworzyć inne rzeczy. No tutaj na przykład mam pudełeczko. Pokazuję Wam cały czas to pudełeczko, bo tutaj widać logo. I zaczęło się właśnie od tego pudełeczka, które jest puste. Kiedyś w naturalnie z pudełka dostaliśmy mus do ciała relaksujący. Padłam, zakochałam się, po prostu moja miłość nie zna granic, słuchajcie. A Kasia jest tak przesympatyczną, przemiłą osobą, po prostu z sercem na ramieniu. Po pierwszym mailu, po pierwszym kontakcie z tą osobą po prostu coś zaiskrzyło, coś... No jest wspaniała, kochana i nie dziwię się, że jej produkty są równie wspaniałe i równie kochane, bo wkłada naprawdę w każdy produkt serce. Te produkty są ręcznie robione, z jej receptur i naprawdę w każdy produkt wkłada serce. Dlatego są takie dobre. Mus, wracamy. Mus do ciała relaksujący to naprawdę była taka leciutka, mega leciutka pianeczka, wytworzona z masła shea, o ile dobrze pamiętam. Tak, shea oraz innych maseł, olei i tak dalej, i tak dalej. Dość tłustawy produkt był. Genialnie pachnący, słuchajcie, ja się tak zakochałam. To był zapach, o ile z tego co pamiętam, lawenda z olejkiem pomarańczowym chyba, czy coś takiego. No tak pięknie to pachniało. Skradło moje serce totalnie. Tłustawa, lekka pianka, którą wsmarowało się w ciało. Fajnie nawilżała skórę i natłuszczała tą skórę. Wiadomo, no jak to masło shea i jak to oleje, ta skóra się później trochę lepiła. Ale ja odkąd właśnie to cudo dostałam, zakochałam się ogólnie w maśle shea i zauważyłam, no wcześniej też już trochę kochałam masło shea, ale kocham masło shea, słuchajcie, za jego działania naprawdę działa cuda. Wyśmienicie się na skórze, sprawdza, czy to twarzy, czy to ciała. Polecam, polecam. A ta pianeczka naprawdę jest delikatna, mięciutka, fajna i powiem Wam szczerze, że pod choinką wiele osób w tym roku znajdzie rzeczy z wytwórni mydła. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jaka trafiła do mnie, to masło do rąk i stóp. Green tea, tak to się nazywa. Ja jestem niestety taką dziwną osobą, że jak coś kocham, coś mi się bardzo spodoba, to staram się tego nie używać. Żeby zostawić sobie na zapas, albo rzadko kiedy używać. Wtedy, kiedy tylko jakaś wyjątkowa sytuacja jest i tak dalej, i tak dalej. No i tak się stało właśnie z tym masłem do rąk i stóp. Jest to genialne masło złożone właśnie z olejów i maseł, które sprawdza się na przykład na pękające pięty i suche dłonie, które naprawdę są popękane wręcz. Naprawdę genialnie działa. Tutaj to masełko ma 40 gram i kosztuje na stronie wytwórni mydła, wytwórniamydła.pl. Kosztuje 19 zł, słuchajcie. A jak pachnie. Ojej. Ja go naprawdę starałam się nie używać. Jest wydajny, więc niewiele trzeba, ale pachnie po prostu zjawiskowo. No, ciężko mi określić ten zapach. Ja bym mogła siedzieć i wąchać cały czas. To coś dla wąchaczy, słuchajcie.
Ja mam naprawdę słabość, bo mam bardzo intensywny węch, więc jeśli coś pięknie pachnie, to jest moje. To jest green tea, czyli zielona herbata, ale ja bym dodała, że to jest z nutką cytryny, a może nawet limonki, nie wiem. Przepięknie, fantastycznie pachnie. Niewielka ilość wystarczy, żeby natuścić i nawilżyć ręce. W dodatku one, te dłonie, ładnie pachną, więc to taki, można powiedzieć, też jak odrobina perfum, bo czasami stosuję tutaj właśnie na zdjęciach albo tutaj troszkę i też się nosi ten piękny zapach tego produktu, więc polecam. Nie tylko do rąk i stóp. Fantastycznie działa na stopy pękające, czy tam bardzo wyschnięte. Też są super natłuszczone. Polecam, naprawdę super, super, super. Kolejną rzeczą, to jest takie cudeńko małe, balsam do ust Earl Grey, który już tutaj końcówka mi została. Też przepięknie pachnie. Słuchajcie, te wszystkie produkty mają, bo są różne nuty zapachowe, tak? Earl Grey właśnie tutaj mamy, tam było green tea i tak dalej. Ale tak pięknie pachną. Te olejki, bo tu są naturalne olejki też umieszczane, żadne perfumy. Tak przepięknie pachną. Super. Ta pomadka posiada wosk pszczeli, który działa przeciwbakteryjnie. Olej kokosowy, który ochrania nasze usta. Masło kakaowe, które posiada witaminę E. Olej kameliowy. To jest olej, który, powiem szczerze, nigdy nie testowałam. I który ma powodować regenerację naszych ust. I olej ze słodkich migdałów, który odbudowuje i nawilża, zmiękcza nasze usta. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tej pomadki i takie cudeńko na pewno też się pojawi jeszcze nie raz u mnie. Fantastycznie moje usta współpracują z tą pomadką. Kochają masło shea, kochają właśnie takie rzeczy jak masło kakaowe, jak woski pszczele, więc to w tym przypadku naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Nie są spiesznięte, nie są pękające, są takie mięciutkie, fajne, super. Odkąd zaczęłam stosować właśnie masło shea i olej kokosowy na usta, przestałam, słuchajcie, mieć problem ze spieszniętymi ustami, więc polecam. No i na koniec pokażę wam to, co powinnam pokazać może na początek, od czego zaczęła się przygoda Kasi, czyli od mydeł. Mydła, mam nadzieję, że znajdę zdjęcia, to pokażę wam. Jak nie, to tutaj zapraszam na Openboxa, tam zobaczycie, jak pięknie wyglądały te mydła. Bo no, już są użytkowane i nie wyglądają zbytnio, za co przepraszam. Pozostały mi tylko po nich takie dwa świstki. Mydła, kostka mydeł kosztuje 14 zł na stronie wytworniamydła.pl. No i tak, dwa świstki i tutaj mamy Lavendlove, czyli mydło o kojącym zapachu lawendy. Zawiera dobroczynne oleje z kiełków pszenicy oraz nasion bawełny. Oleje zawierają dużo witamin E. Nie podrażniają i są idealne dla skóry suchej. Ja bardzo przepraszam, że wam pokażę, ale wyglądają one tak. Już są użytkowane, więc się troszkę, no niezbyt fajnie wyglądają. The Lavend Love to jest to. To jest biało-lawendowy kolor i na wierzchu, słuchajcie, ma resztki kwiatów lawendy. Delikatnie lawendą pachnie. Fantastycznie pieni się, że tak powiem, nie rozmydla się. To jest wyśmienite i wspaniałe i uwielbiam to w tych mydłach, że te mydła pod wpływem wody się nie rozciapują i nie robi się breja. One są zwarte, fajne i takie twarde, więc to jest wielki, wielki plus. No i drugi wielki plus, że wystarczy dosłownie przez gąbkę tak raz przejechać i ta gąbka jest już tak namydlona, że nie trzeba powtarzać tej czynności i możemy całe ciało wymyć. Więc super i naprawdę przez to jest to mydło mega, mega wydajne. Bardzo fajne, delikatnie pachnie, jak mówiłam, lawendą. Moja skóra uwielbia po prostu te mydła. Wcale nie jest sucha, jest taka zrelaksowana, jest no może lekko nawet mogłabym powiedzieć nawilżona, taka odpowiednia. Super, super, ja jestem zakochana naprawdę w tych mydłach, świetnie sobie radzą. Używałam już wiele, wiele, wiele naturalnych mydeł i zawsze coś w nich mi nie pasowało. A to się rozmydlały, a to nie pachniały, a to w ogóle nie działały, a te mydło naprawdę koi i zmysły i skórę.
Skóra jest mięciutka, skóra jest zrelaksowana, nawilżona, napięta. No taka fajna, super, polecam, naprawdę. Zawsze miałam minusy, niekoniecznie lubiłam mydła, bo no właśnie, żera jakoś tak szybciej, łatwiej i przyjemniej. A tutaj, gdy poznałam mydła z wytwórni mydła, pokochałam mydła i uwielbiam używać je teraz właśnie do ciała. No i to mydło Lavend Love posiada w sobie olej z zarodków pszenicy, który to posiada fosfolipidy, witaminy B, A i D, proteiny, sole mineralne. Posiada też olej bawełniany, który posiada witaminę E, jest takim bombą nienasyconych kwasów tłuszczowych, więc polecam naprawdę. Nie tylko myję, ale i pielęgnuję naszą skórę te mydło, więc polecam. Uroczo też wygląda, więc jak najbardziej jestem na tak. Kolejnym mydłem jest mydło konopne. Tutaj mam świstek i olej konopny będący składnikiem mydła łagodzi stany zapalne skóry, wypryski, zapobiega wysuszaniu skóry. Mydło ma charakterystyczny zielonkawy kolor oraz ziołowo-cytrynowy, bardzo przyjemny zapach. O tak. Resztka, końcówka, słuchajcie, mydła, która się ostała, ma taki żółtawy kolor, no żółtawo-zielonkowy, taki oliwkowy kolor. Ja wiedziałam, że olej konopny działa na stany zapalne, jest takim odpowiednikiem oleju tamanu. Chociaż z olejem tamanu się bardziej pokochałam, ale teraz chyba bardziej pokochałam olej konopny. Te mydło fantastycznie działa. Jak mówiłam, nie zmydla się. Fantastycznie, jak nie myłam tylko i wyłącznie twarz. Nie miałam stanów zapalnych. Wszystko się złagodziło, wszystko się uspokoiło. Skóra była mięciutka, fajnie wymyta, fajnie wyczyszczona, nie podrażniona, nie naciągnięta. No super, jak najbardziej na tak polecam. 14 zł kosztuje taki produkt, więc tym bardziej warto spróbować. Olej konopny posiada nienasycone kwasy tłuszczowe oraz omega-3 i 6, karoten, fosfolipidy, minerały, witamina A, B1, chyba B3, B12, B6, nie wiem, B ile tam. Naprawdę dużo tych B. No i polecam naprawdę to mydło dla skóry trądzikowej, skóry potrzebującej, skóry, która szaleje, która jest tłusta bądź mieszana. Sprawdziło się u mnie, sprawdziło się też u nastolatki, więc polecam, po prostu naprawdę. Tani produkt, a działa cuda, więc warto, warto, naprawdę warto. Ja jestem z tych wszystkich produktów jak najbardziej zadowolona. Słuchajcie, no nie stało się tak, żeby któryś mi nie podpasował. I to mówię Wam z ręką na sercu. Naprawdę są to super, super produkty. Jeżeli zajrzycie na stronie wytworniamydła.pl, znajdziecie tam wiele ciekawych rzeczy. Kasia robi też kule do kąpieli i proszki do kąpieli, więc warto zajrzeć. Jeśli posiadacie wannę i lubicie, bądź ktoś z Waszych bliskich lubi takie rzeczy, to warto może taką kulę im zaprezentować pod choinkę. Zapraszam Was, zajrzyjcie na wytworniamydła.pl. Ja dziękuję Kasi serdecznie, z całego serca, za możliwość przetestowania jej wspaniałych cudeniek. Naprawdę z wielką pasją stworzyła te produkty i czuć tą wielką pasję. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby każdy produkt był tak do ostatniego momentu idealnie stworzony, skomponowany, zrobiony, stworzony i wypuszczony, oddany, jak dziecko wychuchane, oddane do innych rąk. Polecam, polecam, polecam. Zapraszam na bloga, tam znajdziecie linki, opisy, zdjęcia. Zapraszam na Facebooka, na Twittera, na Instagram, na Snapchata oraz do innych moich filmików. No i oczywiście zajrzyjcie na playlistę polskie marki, czyli polskie marki tworzące naturalne kosmetyki. Pozdrawiam serdecznie, ściskam, całuję. Pa!